Lokalsi nas tam nie zlinczowali później, że im zabraliśmy całe drzewo. Zdecydowaliśmy się zrobić pranie ręczne, ponieważ słyszeliśmy, że w Turcji... Dlatego wybraliśmy miejsce, gdzie jest woda, ponieważ... Taka sytuacja, muszę coś kombinować teraz. Monia, ja rozłożę tarpa. Bo to są najlepsze lakiery na świecie, dlatego właśnie ich używam. Wytrzymuję prawie... Cześć, witajcie w nowym roku. Witajcie. Dajcie znać, jak wasz Sylwester przebiegł i nowy rok. Czy był ciężki ten nowy rok, czy może jednak nie ciężki? Nasz był spokojny, bo padał deszcz, więc sobie odpoczywaliśmy po wspaniałej zabawie sylwestrowej. No. No, trochę się natrudziliśmy, jeżeli chodzi o drzewo, ponieważ no, nie chcieliśmy tak blisko osad ciąć za dużo drzewa, żeby tam, no wiecie, lokalsi nas tam... nie zlinczowali później, że im zabraliśmy całe drzewo, więc zagłębiliśmy się troszeczkę w las i przynieśliśmy tego drzewa i starczyło w sumie na dosyć długo. Super się bawiliśmy. Zapowiada się międzynarodowy Sylwester. 5 kamperów z Polski, jeden z Rumunii, jeden z Turcji. Wszyscy razem mamy zamiar spędzić miło dzisiejszą noc sylwestrową. Będzie ostra impreza. Będzie ostra impreza. Drzewo przynieśliśmy z pobliskiego lasu. Nie było łatwo coś znaleźć, ale się udało. I dobrze. Dobrze się złożyło, że każdy ma jakąś piłkę. To już powoli, powoli tego stosiku przybywa, nie chłopaki? Marta coś tutaj mówi, że ja robię materiał, a chłopy tną, ale ja też cięłem. No ja wiem. O Jezu, co ty przygotowujesz tu? Wow! Przepysznie będzie. Nagrywaj ten bałagan, pewnie. Dobra, to już uciekam. No i było świetne ognisko z pieczonymi ziemniaczkami, także no... Pozdrawiamy wszystkie ekipy, które się z nami bawiły w tą sylwestrową noc, a my nowy rok, ale mamy stare rzeczy jeszcze z tamtego roku do zrobienia. Jesteśmy na miejscówce, na której już byliśmy wcześniej, bo nabieraliśmy stąd wodę i właśnie ze względu na wodę tu przyjechaliśmy. Tym razem nie tylko zrobić serwis, bo ze starego roku pozostała nam kupa prania. Zdecydowaliśmy się zrobić pranie ręczne, ponieważ słyszeliśmy, że w Turcji te pralnie nie są zbyt dobre, ale za chwilkę wam jeszcze wszystko dokładnie opowiemy. Mamy pełen wór, jak widzicie, ale nie będziemy prać wszystkiego oczywiście, no bo to jest niemożliwe. Wybraliśmy sobie takie najpotrzebniejsze rzeczy i widzę, że to Pawła kubka to jest taka całkiem spora. Ja tutaj troszeczkę tylko mam, ale Pawła tu czeka niezłe szorowanie. Tak zwane szorowanie w banie. Wiadro czeka. Nie, nie, ja nie będę brała prysznica, ale... No, mam nadzieję. Nalejemy stąd wody. Może później. Na razie mamy zagrzaną wodę. Tak, właśnie fajnie mieć w łazience taki długi przewód, bo tak jak widzicie, możemy sobie go wziąć na zewnątrz i... Nie wiem, czy nie zadowa tej zimy. Nie, laj, laj. Gorąco. To weź przez ścierkę. Bateria się nagrzała, bo woda ma temperaturę 70 stopni, wiem, na maksa. Tu możesz zamknąć. A no tak. Zapomniałam o funkcjonalności naszego prysznica. No właśnie. Ja już gotowa. Kto pierwszy upierze swoją stertę. No jeszcze bierz pod uwagę, że mamy, wiesz, ograniczoną ilość sznurku, nie? Sznurka mamy dużo, bo kupiliśmy taki sznurek na pranie, żeby zawiesić sobie ozdoby choinkowe, ale okazało się, że jest zbyt sztywny. I ma linkę stalową w środku. Więc będziemy mieli dodatkowy na pranie. Na pranie będzie gitara, powiem. No właśnie, a dlaczego my w ogóle robimy pranie ręczne? Otóż wyobraźcie sobie, że w Turcji pranie wygląda w ten sposób, że oddajemy wór i po prostu po całym procesie prania nie wygląda to za dobrze. Tak, Marta z Tomkiem nam Chill mówili, Seekers. Że właśnie odebrali pranie z pralki, z pralni niby było wyprane, ale... nie było nawet pachnące za bardzo, więc no tak
Średnio to wyglądało. No zresztą wiele osób nam mówi, że po prostu piorą tutaj najwyżej w 30 stopniach. No i to pranie nie jest tak za bardzo doprane, więc albo na przykład, nie wiem, oddają inne rzeczy niż oddało się do prania, więc na razie póki co. Tak, wyobrażacie sobie, odbieracie swoje pranie z pralni, a tam czyjeś gadki i skarpetki, a waszych nie ma. Może znajdziemy taką pralnię samoobsługową, gdzie będziemy mogli sami sobie wyprać i nastawić odpowiednią temperaturę i wtedy upierzemy po prostu większość rzeczy. Ale póki co jest ładna pogoda, jest woda, wszyscy tu piorą, więc nie ma z tym problemu. Więc pierzemy i my. Moja najcieńsza sukienka musi być gotowa na styczniowe upały. No na pewno. Oglądaliśmy pogodę na najbliższe 25 dni i troszeczkę deszczowo to wygląda, ale miało być deszczowo i w tym miejscu, gdzie jesteśmy, a w summa summarum padało może jeden dzień, wczoraj. Tak. Także nie do końca trzeba wierzyć tym wszystkim pogodynkom internetowym. Dobra, nie mam gdzie tego odłożyć. Musimy coś zorganizować właśnie na odkładanie. Masz jakiś pomysł? Może na dywanik tu rozłożymy. O, no. On jest brudny. On nie jest brudny, bo się wyprał na deszczu, bo go zapomnieliśmy zwinąć i cały dzień wczoraj na deszczu leżał. Van life, słuchajcie, van life. Ale wysech na słonku. O, elegancko, no. No jest. Kurde. Właśnie dlatego wybraliśmy miejsce, gdzie jest woda, ponieważ do płukania idzie jej najwięcej. Nasze pranko już się suszy powolutku. No Moni, jak ci idzie? Mi idzie całkiem dobrze. Najgorsze jest to, że się chmurzy. Mam nadzieję, że nie będzie z tego deszczu. No bo będzie wesoło, nie wiem gdzie my to powiesimy. Taki patent mamy na wieszanie prania. Tu jest karabinczyk, zawieszamy, a tutaj jest nawinięty ten sznurek. No i sobie rozciągamy go. Dosyć długi jest, jak widzicie. Sięga aż tam do drzwi. Fajny klimat jest brać w takim miejscu. Musicie kiedyś spróbować, naprawdę. Nurek mi się kończy. No to pięknie, to było więcej naprać. No. No i taka sytuacja, muszę coś kombinować teraz. Ja uprałam wszystko, a Paweł oszukuje, bo wyprał tylko chyba połowę tego, co miał. No bo ja myślę o deszczu. No zacznie padać, to co, Monika? Nie wiem, co z tym zrobisz. Będziemy dmuchać. No dobra, to sobie podmuchamy trochę. Wybasto włączysz i będziemy suszyć w wanie. No, ale będziemy spali na dworzu, bo noc ma być ciepła. Właściwie to tak teraz myślę, że chyba rozłożę tarpa, Monia, wiesz? I w razie co, to się schowa wszystko pod daszek. Pokażę wam zaraz, jak montujemy naszą alkowę tak dokładnie i z jakich rzeczy się ona składa. Jedna rzecz jest tylko ważna, że jest bardzo tania. Nie kosztuje tam 2-3 tysiące, tylko nie wiem, chyba 300 zł kosztuje tarp 3x3 firmy DD. Tyle wam mogę powiedzieć. Tą stronę przymocowywuję do bagażnika na panele. Drugą stronę montuję na przyssawkę. Taka zwykła przyssawka, nie wiem, chyba to jest do noszenia szyb albo... Nie wiem, no tak, takie coś znalazłem i jest tam też karabinczyk do tarpa przymocowany. Przód naszego tarpa montujemy na słupkach teleskopowych. Mamy również dwa odciągi, które pozwalają nam ustabilizować cały ten dach. Używam w tym momencie kamieni, ponieważ nie mogę wbić śledzi. Jest bardzo twarde podłoże. Przy takim nie za dużym wietrze sprawdza się to naprawdę super. Monia, grzejesz już obiadek? Grzeję obiadek. Już tu czuję zapachy od sąsiadów, więc zgłodniała mija. Na szczęście mamy obiad wczoraj ugotowany. Tajskie curry z ryżem. Także... I z kurczakiem. Żyjemy. Tak. Z kurczakiem, na ostro, z
z mleczkiem kokosowym. Podobno dobre. Wczoraj zachwalali, ale nie zjedli wszystkiego, więc no, zjemy dzisiaj, dokończymy, żeby się nic nie zmarnowało. Różu, słuchajcie, Paweł wczoraj tyle nagotował, że wszyscy się najedli. Jeszcze zostało na dzisiaj i jeszcze chyba dzisiaj go nie zjemy. I zostanie na jutro, do jajka sadzonego. Też jest fajne danie. Ale bardzo dobre, jaki sypki. No ja wiem, musiałem być Chińczykiem w poprzednim wcieleniu. Tarp się w końcu na coś przydał, bo zaczęło padać, a nasze pranie na razie suche. Mam nadzieję, że nie zacznie mocniej wiać, bo tak te odciągi tylko zrobiłem. Nie przygotowałem odciągów na burzę, powiem tak, ani na żadne wichury. Deszcz nam troszeczkę pokrzyżował plany, bo musimy suszyć część rzeczy. No właśnie tutaj w wanie, część mamy w kabinie porozwieszane na wieszakach, no ale korzystamy z okazji, że taka pogoda jest jaka jest i Monia sobie robi pazurki. Ja robię pazurki, bo pranie ręczne, no niestety, zjadło mój lakier. Tak, i widzieliśmy w komentarzach, że część dziewczyn pytała się, jak Monika maluje paznokcie, czym i też jak farbuje włosy. Włosów nie będę farbować, ale zaraz Wam pokażę, co używam do paznokci. No i świetnie się to trzyma, bo nie muszę tego bardzo często robić. Najpierw muszę zmyć ten stary lakier. Ciężko schodzi, słuchajcie, no bo dobrze się trzyma, więc ciężko go zmyć, no po prostu. Monika, jutro jeszcze dwa prania i byś nie musiała tego zmywać. To ty jeszcze masz dwa prania, ja już swoje zrobiłam. W ogóle jak miło, dostaliśmy od sąsiada trzy ogórki. Wszedł sobie pan z reklamówką, dał mu, nie wiem, chyba z 10 tych ogórków. A odłożył sobie na bok dla siebie i nam przyniósł trzy. Jeszcze pomarańcze dostaliśmy. Aha, no jeszcze dostaliśmy dwa pomarańcze od chłopaka, który podróżuje z mamą campervanem. Turek jest, mieszka gdzieś w okolicach Alanii. I w ogóle taka ciekawostka, jego van był zrobiony w ten sposób, że wystawia tabliczkę na przykład na plaży albo na takich miejscówkach, że jest do sprzedania kawa, czaj i herbata. I robi tak, desery. I miał ogromną lodówkę. Tak, taką gumową, normalną, na 220. Prawie pod sam sufit. Fajnie miał kafelki tak ułożone, miejsce do robienia kawy. Fajnie to wyglądało. Mhm. Wszystko było tak przy drzwiach. Więc że... to było takie trochę praca, trochę dom. Wydaje mi się, że to Monika jest dobry biznes. Moglibyśmy robić marokańską herbatę. I sprzedawać na plaży. No, mamy jeszcze przecież tam spół reklamówki. Mm-hmm. No desery by nie przeszły, bo ty byś wszystkie zjadł, nikt ktokolwiek by kupił. Strasznie śmieszne. Dopiero teraz się dowiedziałem, ile Monika ma lakierów. No jak nasz van ma mało ważyć? Monia, czyś ty zgłupiała? Bo to są najlepsze lakiery na świecie, dlatego właśnie ich używam. Wytrzymuję prawie 2 tygodnie, no i jak widzicie, mają bogatą gamę kolorów. Ale sekret tkwi jeszcze w takich dwóch dodatkowych buteleczkach. A mianowicie, tak, mianowicie jest to baza, którą maluję się jako pierwszą warstwę, już mam pomalowane, więc ona jest zupełnie przezroczysta. Później dwie warstwy lakieru wybranego koloru. I na koniec jest top coat, czyli taka ochronna warstwa na wierzch. No ta baza chroni paznokcie przed zabarwieniem na jakiś kolor, przed zniszczeniem, no i lepiej się lakier trzyma. Także 2 tygodnie murowane Essie, najlepsze lakiery. No i to nie jest reklama oczywiście, ale mogę zareklamować ich za darmo zupełnie, bo są tego warci. Dobra, który kolor? Już mnie się nie pytaj, bo ja i tak mam mętlik w głowie. Piszcie szybko w komentarzach, który kolor, który kolor. To będzie ten. Taki fiolecik. Bardzo go lubię ostatnio. Także jedziemy. Do tego jeszcze jedna rzecz. Mają bardzo szeroki pędzelek. I nie wysychają, także długo są świeżutkie. Trzy pociągnięcia pędzelkiem i pazur pomalowany.
Jaki beauty tutorial dzisiaj wam robię. Tylko nie buję bardzo wanną, bo wiesz, że... No przepraszam, staram się nie bujać, no ale jak zmywam, to się chyba muszę trochę ruszać, nie? Takie uroki malowania paznokci w wanie. Dla mnie osobiście to jest bardzo traumatyczne przeżycie, bo ja się wtedy nie mogę ruszyć. Dosłownie. Ty mnie rozśmieszasz. Teraz już robię ostatnią warstwę. Po tym szybciej wysychają, także... Czyli już potem będę się mógł szybciej poruszać w wanie, tak? Tak. Pazurki już zrobione. Blink, blink. Tylko chciałam wam pokazać, że wszystkie lakiery mieszczą się tu, więc nie zajmują wcale tak dużo miejsca. Dlatego Paweł o nich nie wiedział do tej pory. Paweł już tam sobie odpoczywa. Więc ja wskakuję do niego. Zrobił się już wieczór, jest ciemno, pranie suszy się pod tarpem. Mamy nadzieję, że nie zwieje nam go w nocy. Tak, nie chciałem się go składać. Dokładnie, nie będzie padał jakiś silny deszcz. Na razie deszcz przestał padać, także mam nadzieję, że nam do jutra wyschnie, a my idziemy sobie odpoczywać. Słońce dzisiaj pali od samego rana. Pranie już prawie suche, będziemy za chwilę je zbierać, no i sami będziemy się stąd zbierać i lecieć dalej. Z wami będziemy się żegnać, widzimy się w niedzielę o godzinie 18:00, wracamy do naszych normalnych godzin. Dzięki, że byliście z nami, dajcie łapkę w górę, zostawcie jakiś komentarz, zapraszamy do subskrypcji, zapraszamy do wspierania naszego kanału, no i trzymajcie się cieplutko. Hejka! Hej. I ran in.